Witam, ty Wichu 1993. To jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu HQM, więc Helios 1993 napisał pytanie, czy udostępnię save na koniec tego sezonu. Jasne, mogę udostępnić, ponieważ to jest paczka, która jest i się nie zmieni już, dlatego wszyscy będą mieli to samo i mogę udostępnić jak najbardziej. Też było o tym, że nie muszę mieć itemków, żeby dodać tutaj do patternów. Wystarczy, że przytrzymam lewy tutaj i dam tutaj. Jeżeli to działa, to fajnie, ale ja mam coś lepszego. Jest tutaj coś takiego jak AE2, moda AE2 Staff. Mamy pattern encoder i on robi to samo, co robi to. Znaczy nie to, tylko że nie ma opcji processing pattern. Ma tylko crafting pattern i nieważne, czy mamy coś, czy nie mamy, to i tak nam to tutaj da, co jest dobre. I ja tu przygotowałem bardzo dużo craftingów, tylko że ja nie mam miejsca. To jest ME Interface Terminal i to służy do tego, że mamy podgląd do wszystkich interfejsów, jakie są w systemie. I też mamy, do czego są połączone. Na przykład tutaj mamy szkło Ultimate Furnace, tutaj mamy assemblery i już mi się tu skończyło miejsce teoretycznie, dlatego tutaj to jest i nic z tym się nie robi, bo nie ma miejsca po prostu. To jest podwójnie. Czemu to jest podwójnie? Hop. Okej. Okay. Wszystkim, co crashuje Project Ozone, musicie usunąć z folderu mods modyfikację Aeramoticons, która dodaje emotikony twitchowe na czacie. Musicie to usunąć, bo albo zaktualizować. Ale ja usunąłem, bo po co mi? Aeramoticons jak coś, nie? Tym, co nie mogą włączyć właśnie Project Ozone. Dobra. Więc tak, tutaj dużych zmian jak na razie nie robiłem jeszcze. Zrobiłem tutaj access point i zrobiłem też mój wireless terminal, który no działa, wiecie, mam dostęp do swojego inwentory, jak jest zasięg. Zasięg jest mały teraz, bo ulepszeń nie włożyłem tutaj, ale będzie większy i teraz tak gdzieś tu planuję, jak to tam zabudować i gdzie zrobić crafting, jak zrobić crafting, bo na pewno będę chciał zrobić szachownicę, ale też się zastanawiałem nad kostką i też nad czymś takim, żeby jak najbardziej te assemblery zużyć, w sensie mniej assemblerów, więcej interfejsów, ale chyba wolę szachownicę, więc to zostaje. Tutaj macie MS Security Terminal, który jest potrzebny, żeby zlinkować nasz kochany wireless terminal, jak coś. Tutaj wkładacie i on wam tutaj się linkuje automatycznie. Okej, okay. No dobra. Co tam jeszcze? Tak to wygląda z tej strony. Co tam jeszcze? Aha. Przygotowuję właśnie tutaj pod zwierzątka fluid kały i inne rzeczy. Miejsce, ale głównie dlatego, że potrzebuję wełny. Nic więcej tak za bardzo. Wełnę będę miał i będę mógł zrobić więcej z Applied. Okej, okay, niby zrobiłem tą farmę, wszystko fajnie, ale teraz jest parę problemów. Po pierwsze, potrzebujemy tutaj trawy. Trawa to jest coś takiego jak pasture seeds z botanii. Żeby to zrobić, potrzebujemy many, potrzebujemy gras i tak dalej. Gras nie będzie problemu, z maną też nie będzie problemu, ale musimy mieć początek, całkowicie taki początkowy początek botanii. Jest jeszcze inny sposób, oczywiście możemy blok trawy zabrać i tutaj przynieść i to się rozrośnie i nie ma problemu, tak samo. Ale myślę, że pójdziemy, zrobimy to sposobem botanii, o! Bo tak. Pierwsze, co będę potrzebował, jako że też nie mam jeszcze miejsca pod botanię, bo jeszcze nie planowałem i nie planuję jeszcze rozpocząć teraz botanii tak na poważnie, dlatego pierwsze miejsce, jakie będzie
to zużyje, ale potrzebujemy pierwsze co to jakieś tam kwiatki z botanii. Ja nie jestem pewny, czy w ogóle jakieś mam. Chyba mam, ale wiecie co, mogę równie dobrze. Bo zresztą wiecie co? Ja już mam tu fluid cow, więc zaniosę sobie. O! I teraz pójdę sobie po owieczkę. Pójdę sobie po owieczkę. Co tam jeszcze? Krowę? Nie. Świnie też nie. No co będzie tam? Może jakiś inny fluid cow. Ale przy okazji też tu są, tu jest pełno kwiatów z botanii i będziemy chcieli je zebrać. I potem powiem wam co dalej. O, patrzcie ty! Nie, wydawało mi się, że to są saplingi tych drzew slajmowych. Są mega podobne, ale to nie. Nie. Ale to tak. I tak muszę to pozbierać, więc no, wyzbieram tutaj dużo kwiatków. A czemu nie? Dobra, mam owieczkę. Sobie dam owieczkę na przykład tutaj. Czemu nie? Potrzebuję jeszcze jedną owieczkę, żeby wiecie, to było, ale na razie te kwiatki musimy sobie przerobić wszystkie na liście. Takie listki, no, jak to się mówiło na to? Zapomniałem. To było... No nie wiem. Płatki, o! O! I teraz po prostu zrobimy sobie ten petal apotekery. Brakuje mi czego? Slabów. Okej, nie ma problemu. Wszystkie kwiatki idą do systemu automatycznie. Może nie automatycznie, ale idą. Zrobimy sobie to. I mamy petal apotekery. Teraz tak, tutaj gdzieś miałem taki bloczek i się zastanawiam, czy to będzie działać. A ja chyba tego nie mam przy sobie w tej chwili. Ale dobra, postawimy sobie petal apotekery. I teraz musimy albo wiadrem wlewać tutaj wodę, albo właśnie gdzie jest ten bloczek, który ja miałem i schowałem. Wiecie, ten taki blok, który daje wodę z niczego, ale nigdy nie testowałem i nie sprawdzałem, co, z czym to działa i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Dobra, znalazłem! Było to cały czas w systemie Applied. Jeżeli się zastanawiacie, czemu jeszcze nie przełożę wszystkiego do systemu, to dlatego, że mam tylko tyle pamięci i zaraz zobaczę, czy mogę zrobić więcej, bo nie sprawdzałem. No 4. O. Tak gdzieś 3. Nie, nie mogę, dobra. To jeszcze poczekamy trochę z tym. A teraz skupimy się na tym. I teraz czy to zadziała, jeżeli na przykład postawię to, na pewno nie tutaj. Ale już postawię, żeby sprawdzić. Ok. To było do przewidzenia. Teraz tak, tutaj od dołu. Nope. To chyba nie działa z tym. Szkoda. Szkoda. No ale są inne sposoby na to. Ok. Możemy tak czy siak z tego korzystać w ten sposób, że będziemy po prostu no tutaj dawać te rzeczy. I teraz potrzebujemy 4 białych kwiatuszków. Raz, 2, 3, 4. I potrzebujemy seeda, zwykłego seeda. I to nam stworzy Pure Daisy. A Pure Daisy jest jednym z kwiatków, które są... Tak naprawdę to jest postawa, o, tak powiem. Więc ten Pure Daisy musimy posadzić gdzieś na dircie. Na przykład tutaj, tymczasowo. Byle gdzie. I teraz bierzemy stone i obudujemy to wszystko tym, w taki sposób. I to się za chwilę zamieni nam w kamień, który potrzebujemy. I właśnie dostajemy z tego Living Rock. Tak samo możemy zrobić to z tym, z drewnem i dostaniemy Living Wood. A Living Wood akurat mamy tutaj pod platformą. Pod platformą, nie, to jest Living Rod, nie Wood. Wygląda podobnie. I teraz z tego Living Rocka zrobimy sobie Mana Pool. Tylko że są 2 Mana Poole. I tutaj muszę sobie przypomnieć. O.
Czekaj. O! Dobra, to już nie musimy robić drugiego manipula. Jej! Chyba to jest ten główny, ale nie jestem pewny. Więc ten manipul mi da po prostu trochę. Teraz jestem ciekaw, czy jak mamy te potki many, czy mogę je na przykład wlać z powrotem do tego, bo to mana bottle jest. Tak nie mogę. To nie wysysa. Nie chcę wypić tego, dobra. Nie chcę tego pić. Nie będzie z tego ssało. Nie. Nie, może trzeba przełączyć. Możliwe. No nic. Jak już mamy Living Rock, to jeszcze potrzebujemy Living Wood, czyli robimy to samo, tylko że z drewnem i powoli, powoli on się nam przerobi, a do tego potrzebujemy, po to potrzebujemy, żeby tutaj właśnie zrobić coś takiego jak Mana Spreader, gdziekolwiek on jest, ale to będzie nam potrzebne bardzo. Tak samo możemy zrobić generujące kwiatki na początek, jak na przykład Day Bloomy, to jest podstawa najzwyklejszy kwiat, jaki możecie zrobić generujący manę w dzień. I tutaj mamy jeszcze Nightshade, to jest to samo co Daybloom, tylko że w nocy działa. Endoflame, ja uwielbiam ten Endoflame akurat. To jest mój ulubiony kwiat, więc chyba się skuszę. O ile mogę, chyba jeszcze nie mogę się skusić. No dobra, więc myślę, że Daybloomy, Nightshade ja mam. Nightshade mam akurat, nie wiem, gdzie zdobyłem, chyba z zadania, z reward baga czy coś. Ale muszę przeszukać skrzyneczki, czy nie mam więcej tych różnych rzeczy. No i też będę chciał zrobić automatyzację Pure Daisy, bo będę potrzebował sporo tych rzeczy, a nie będę za każdym razem tutaj ręcznie to wkładał, bo to nie ma sensu. Ale jeszcze nie w tym odcinku. Jeszcze nie w tym odcinku. I wiecie co, zastanowiłem się tak, i jeżeli będę chciał robić kolejne platformy, to nie chcę robić tego z kamienia, bo znowu będzie ciemno, mimo że moby się nie będą respawnić, to i tak będzie ciemno i ciemno. Dlatego chcę zrobić platformy z glowstone'a, bo jest jasny i świeci się. I do tego chisel ma różne tam fajne wyglądy, a dokładnie jakie, to wam za chwilę pokażę. Chisel ma... O! Mamy takie tutaj wyglądy i bardzo mi się na przykład podoba, no że ten diamentowy jest tutaj spoko, ale na przykład tutaj jest to samo, tu jest to samo, tylko że właśnie inny kolor. No i to, ten glowstone tiles mi się mega podoba i bym poszedł pod to, ale to wymaga bardzo dużo tego kochanego, no, glowstone'u, dlatego musimy zrobić sobie glowstone seedy i zrobić, wiecie co. To samo, co teraz na przykład robię z redstone'em. Ojej. Ile ja tego redstone'u będę miał? Masakra. Ile już mam teraz? Ja co jakiś czas tutaj uruchamiam automatycznie, żeby się tworzyło, ale już mam 5000. 500, 5, już nie nadążę. Ho. A ile tutaj zostaje nam? A, 180 tych zostało. Fajnie. Dobra, chyba czas najwyższy glowstone robić, bo więcej tego nie potrzebuję. Wątpię, naprawdę. Nie, redstone, tak gdzieś 40 tysięcy by było ok, ale... Nie, weźmy zróbmy glowstone, wiecie? Ja chcę glowstone teraz. To potrzebuję czego? Imperio, potem był co? Tak, to. Super. Okej. Dobra, to glowstone było dać tak, chyba tak i chyba tak. Jej! No i zrobimy to tak samo, jak robiłem to z tym. Tyle, że musimy to zrobić teraz zamiast redstone'u. Okej, jak oczekujemy na glowstone, to zrobimy sobie wireless boostery, które dadzą mi po prostu większy zasięg. Wiecie co? Nie potrzebuję autocraftingu tego. Tak, to jest. To nie jest rzecz, która wymagała autocraftingu, bo tego to się robi tylko raz i bardzo rzadko się robi drugi raz, więc myślę, że nie potrzeba tego, żebym właśnie zrobił to za pomocą autocraftingu.
za pomocą autocraftingu. O, o to mi chodzi. No. Więc zrobię to ręcznie. Tires. I to wszystko jest droga po wełnę, że tam trawa była i w ogóle, żeby mieć właśnie dense cable z Applied. Te kable, grubsze kable. To wszystko po to robię. Nie zacząłem jeszcze botani tak naprawdę. Więc się nie zastanawiajcie. Co ja robiłem? A. Wireless booster. I zrobimy tego na 30. Pasuje. Odpalimy sobie tyle. I dostałem zasięg duży. I teraz mogę sobie to odpalać. Pewnie nawet stamtąd. Nie jestem pewny. Zobaczymy. Tutaj mogę. Jak tutaj mogę, to wystarczy. O, oczywiście, że tak. Ha. Dobra, to tyle wystarczy boosterów. Jak najbardziej. I teraz potrzebujemy czegoś takiego jak różdżkę z botanii, która służy jako pseudo wręcz, można powiedzieć. Robi się to bardzo, bardzo, bardzo prosto. A i tak musiałem sprawdzić, żeby się upewnić, że to tak się robi. Po prostu robicie takie gałązki, robicie, dajecie listki. Najlepiej dawać te listki, których macie najwięcej, bo tak. No i mamy z tego właśnie Wand of the Forest, który nam się bardzo, 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 bardzo przyda. No i teraz musimy zrobić tylko jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną, jedyną rzecz. To jest Mana Spreader. O, i widzę, że jest jakaś inna grafika. Jakaś inna grafika? I jakieś inne te. A to co? To nie jest botanii. No dobra. Czyżbym był w dupie? Zobaczmy. Brass ingot, okej. Okay. Kurde, brass? Really? I gemy. Gemy. Tyle dodatkowego craftingu, really? Po co? Czemu? Czemu ty to robisz? Czemu? Za co? No chyba pokieło. Ja muszę zrobić każdy z osobna. O. Nie. Proszę. Czemu? Czemu? Jaki jest sens tego craftingu? To nawet to tak nie było. To jest zmieniony crafting. Ja potrzebuję wszystkich 8 barwników dodatkowo. No. Nie no, będę musiał tu zrobić autocrafting jak nic. Yes. Jeszcze tutaj zdobyć muszę. O, fuck. To jest najbardziej durny custom crafting, jaki widziałem. Shit. A ja muszę mieć wszystko, tak? Znaczy wszystko. Wystarczy, że... Ej, może nie jest tak źle. Może nie jest tak źle. Wystarczy, że będę miał tylko Amor Drain. Jeszcze zanim poszedłem kopać, to sprawdziłem, czy to w ogóle można wykopać. I nie, nie można wykopać. Trzeba Platinum i Calendrite. Czemu? A Calendrite już można, bo widzę już, że jest or. Więc szukamy Calendrite. Platinum mam. Ale dobra, to tylko splittery parę razy skraftuję i będzie już po sprawie. O, chyba to jest to. Tak jest. Ło. O Boże. Masakrem. Takie momenty są... Harvest table? No? Co? Potrzebuję się tieru 7 i nie mogę wykopać najlepszym kill-offem z botanii? Muszę zrobić wszystkie narzędzia z metalurgii, żeby to wykopać? Ja chyba zaraz, nie wiem, dostanę psychozy. O, fuck. Mini level Ardite.
Co? Mam lepszy pomysł. A tym pomysłem jest Digital Miner i on mi wykopie to. Mam nadzieję. Bo jak nie, to pójdę do psychiatry się zbadać, bo nie ręczę za siebie. To jest najbardziej upierdliwy crafting ever. Naprawdę. Tak nagle z dupy. Jeb! Metallurgy. Nie. Mówię nie. I Digital Miner mi w tym pomoże. Tylko potrzebuję baterii. A baterię pożyczę z góry, bo ja tylko raz chcę tego użyć, a nie chcę specjalnie do tego robić nowej baterii i tak dalej. Tym bardziej, że tu jest naładowana i na razie nie będę jej używał w najbliższym czasie. Hop. A, no tak. Co? Okej. Dziwne. Z jakiegoś powodu... A, wystarczy. Wystarczy. Jeżeli to nie wykopię... Okej, mamy tutaj calendrite. Ustawiłem, żeby kopał tylko tutaj, w tym pionie. Więc może mi wykopię. Tutaj też jest ustawiony oczywiście ore dictionary na ore, bo nie pamiętam jak się robiło, żeby tylko na przykład calendrite ore było. Chyba to było ore calendrite, ale nie jestem pewny, chyba tak. No i start. 13, 12 do wykopania. Nie zadziała, co? Może zadziała. Poczekajmy chwilę. Może kopię teraz tam. Proszę. Tak bardzo ładnie, proszę. Tylko sulfur. Jest! 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 O Boże! Jak się cieszę. Okej, ustawiłem teraz tylko ore calendrite, więc tylko to wykopię. Zwiększymy radius maksymalnie, ile się da. 32 się da. No i teraz próbujemy wykopać więcej tego calendrite'u. Jej! Ile tego będzie? Boom! Dwa! Okej, więc mamy tutaj dosyć sporo platinium, więc najpierw to schowam te rzeczy, których nie potrzebuję. Więc tak, mamy dużo tu platinium. 16 wystarczy mi i teraz po prostu to wrzucę do pieca i niech działa. Niech zrobi mi się to, co potrzebuję. Więc wrzucę najpierw 3, 4, 5, 6 tego i 6 tego. I zobaczymy. Powinno zadziałać. Okej, mam Amordrain. Jedy. To było nawet... No jeżeli ja bym miał kilofy robić z metalurgii, żeby to wykopać, to ja bym zwariował. Ale dobrze, że udało mi się zrobić bez tego. Potrzebuję tylko... Ile? 8? Chyba 8. Okej, dobudujemy sobie jedną pamięć 64K, bo przyda się naprawdę. No dawaj, 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 rób się szybciej, szybciej, szybciej już. I włożymy tutaj, bierzemy sobie interfejsy i tymczasowo, gdzie jest? No czemu mi czasami nie chce pisać? O. Interfejsy weźmy dwa, zróbmy. Upewnijmy się, że są tu wolne kanały swoją drogą. 8. Fuck. No dobra. Wszystko idzie nie tak jak ma. Wszystko. Zróbmy molekular assembler. Potrzebuję chociaż jeden. Dziękuję. Kanały wolne gdzie są? No tu niby są. I tak to jest tylko na chwilę, żebym to skraftował. Więc postawię to gdziekolwiek. A i tak się muszę zastanowić. Ile tu kanałów jest? 5, okej.
Dobra, niech będzie tu. Chociaż mogę bezpośrednio podłączyć do tego. Boom. Tu jest raz. Dwa. Tylko że jak tu położę. A tu też nie pasuje za bardzo. To jest wszystko do dupy. No dobra, to postawię to tu. Raz. Dwa. Trzy. Tymczasowo. Włożę sobie te craftingi już. Ale bardziej to mi obchodzi to, żeby zrobić autocrafting tego. No. No wiecie czego. Więc tak, po kolei. Potrzebuję do tego. Mana w krydach, tak? Potrzebuję do tego. Grafing God, dobra. Arcane, Fire, Blue, Gem i tak dalej, i tak dalej. Potrzebuję tych guwien. Potrzebuję tych guwien. Potrzebuję Prometeum Ingot. To jest z tego? Zapomniałem o Prometeum. Ah, fuck. Nie no, to chyba się zdobędzie. No dobra, potrzebuję Prometeum i w ogóle wszystkiego po kolei. I potrzebuję tutaj najpierw tych kryształów. Jeszcze ujdą. Potrzebuję potem Gold Nuggetsów. Ja chcę ze złota. Dobra. Potrzebuję... Dobra. Potrzebuję... tych wszystkich barwników. To się jakoś tam ułoży. Więc tak, purple, red, no, dawaj, o jest, red i tak dalej. Kupiłem może wszystkie, nie wiem, ale to zabierało po prostu miejsca tyle, że ja po prostu nie wierzę. Jedna rzecz, no patrzcie, mi nadal brakuje miejsca, ja mam tutaj to, to jest po prostu brak mi słów. Żeby zrobić najzwyklejszy splitter. Nie, to jest przesada akurat. To jest akurat przesada. Interface. Inny. Ty. Co jest tą moim... Ty! Klawiatura mi działa. Czasami przestaje te pisać. Z jakiegoś dziwnego powodu. Mam nadzieję, że już tyle w miejsca wystarczy. Na pewno. Trochę się to będzie craftować. No, ale właśnie, jeżeli trochę się to będzie craftować, to sobie zrobię acceleration kardy i dodam do tego. No, ale dobra, skończyłem na tym, że dodaję właśnie tych rzeczy tutaj i może, jeżeli się nigdzie nie pomyliłem, jeżeli wszystko zrobiłem, wszystkie kolory, ale się można w tym pogubić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztabek. Powinno być osiem. Osiem klejnotów jest, ale sztabek jest siedem? Czekaj. Czerwony, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty, brakuje mi jednego koloru. Pomarańczowego. Ha. Dobra. Sypyry, ader. Pomarańczowy kolor, sztabka. Tak? Tak. Dobra. Akurat na styk. Dobrze powiedziałem, że brakuje mi pomarańczowego? Chyba tak. Okej, okay, chwila prawdy, nie? Sprawdźmy, czy mam tylko tutaj te... Mam tutaj Technicolor Essence. Więc teraz Spreader razy 1. Missing Arcane Prism. Nie zrobiłem pod Arcane Prism? Really? A mi się wydawało, że zrobiłem. Nie zrobiłem, dobra. Blank razy jeden, proszę. Dobra. Proszę, już koniec. Koniec. Spyle Adler. O Boże. Okej. Okay. I teraz Brass potrzebuję. Zapomniałbym właśnie o Brass. Dobra, to mamy. Teraz Brass. Tylko Brass? Chyba tylko Brass. A Brass. Proszę, daj się skraftować. Gdzie jest Brass? Tu jest Brass. No to Brass. Induction Smelter. Ej, chwilę, moment. Tylko to. Dobra, Brass Dust. To jest copper i zinc. Ok, mamy copper i mamy zinc.
O, tu był koper. Koper i zinc będzie tutaj na 100%. Gdzieś. O, jest. Super. Zrobimy z zinku dust. Tylko najpierw musimy przytopić, bo ten się nie chce zrobić za bardzo. Dobra. A nie da się do induction smeltera położyć tego i tego? W przepisach tego nie było, więc... Dobra, zróbmy już to w ten sposób. Proszę. Jeden spreader, zrozumiecie? Bo ja nie. Dobra, chyba wszystko. Ja tam potrzebuję tylko bardzo, bardzo, bardzo mało tego brasu, więc nie ma problemu. Dobra, jest ten bras taki trochę inny, ale jak nie zadziała, to się wkurzę. To jest z Magneticraft. A czy musi być akurat ten bras? Musi być ten, a ja chcę ten. Musi być. Fuck. Okej, okay. Mam ten bras. I teraz chwila prawdy. Czy to się zrobi? Czy nie? Tyle aż? Ja chcę tylko jedne. What? Tyle ironu idzie na to? I tyle złota? Really? Naprawdę tyle złota aż? O Boże. Jedna rzecz. Tyle rzeczy. To wymaga... What? What? What, what, what? Brome. Czy jest tutaj jakiś sposób? Pójdę chyba po Digital Minera i... wykopię to nim. Tak, zrobię to. No okej, okay, jest dosyć dużo tego Prometeum tutaj, jak widzicie, więc nie będzie problemu. Dobra, chwila prawdy numer 2. Wkładamy wszystkie akceleratory tutaj do tego assemblera, bo on będzie bardzo, bardzo, bardzo obciążony. Teraz Prometeum i spreader. Proszę. Wszystko jest? Wszystko jest. Uwaga, 3, 2, 1, start! Idziemy zobaczyć, jak tam pracuje i czy pracuje. Wow. Kraftuje się wszystko. Jak widzicie tutaj. O Boże. Tyle tego. Tyle roboty z tym było. Naprawdę, ja to robiłem chyba z godzinę minimum. Sam ten crafting. Masakra. Już nie mówię o ustawieniu craftingu, ale o tych surowcach, żeby mieć. Jety. Działa. Działa. Spreader, dostanę spreadera. Współczuję wam wszystkim, co będą robić spreadera na Project Ozone. Z Botanii. Znaczy, współczuję. To jest tragedia. Po prostu tragedia. Za dużo mikrocraftingu. Za dużo. A, boze, boze, boze. Wszystkie te rzeczy, prawie wszystkie te rzeczy, to są do zrobienia tego jednego spreadera. Prawie wszystkie. Te trzy interfejsy. Cztery interfejsy. Żeby zrobić jeden spreader. Cztery. The fuck. To jest przesada. Tu jest w trakcie budowy właśnie mojej platformy, gdzie będę miał botanię, a później zbuduję kopułę na botanię, jak to zrobiłem wtedy na poprzednim sezonie. A tu jest. Jak widzicie, mam dużo glowstone'u. Bardzo dużo. To jest bardzo fajne. Więc z glowstone'em nie ma problemu. Już. Mogę już skończyć nawet tą platformę. Okej, okay, platforma skończona. To jest tak naprawdę teraz tylko, żeby jak najszybciej zacząć. Chociaż może to zostawię, ponieważ tutaj jak mamy platformę z Applied, tu mamy platformę z Botanii, to tu możemy zrobić platformę drugą, trzecią, znaczy się
na przykład z Draconic Evolution albo z Big Reactors. I tak pomyślałem, że nawet fajnie to wygląda. Tu taki korytarzyk jest. Tu będzie taki korytarzyk i wiecie. Nawet myślę, że może to zostawię. Okej, okay, zobaczmy. Czy skończyło? Bo jak nie, to ja nie wiem. Sypy. Tak, mam mana splitter. What the fuck? Nigdy więcej, proszę. Nigdy więcej takich craftingów, bo ja się załamię. Dobra, postawmy mana splitter gdziekolwiek na razie. Mamy sobie tutaj, postawmy nasz mana pool na przykład tutaj i teraz potrzebujemy tutaj kilka daybloomów albo nightshade'ów. Akurat jest noc, więc nie ma problemów. Problemu. Mam nightshade'y. Tutaj mam trzy w skrzyni. Tutaj mam, dobra. Nightshade i dirt. Dirt. I to da mi generację. Zobaczmy, gdzie jest moja tutaj ta. Wszystko jest, ładuje się. Jak widzicie, mana się ładuje i po chwili, jak dojdzie do jakiegoś momentu, to ta mana to ogólnie daje bardzo mało, ale po chwili ta mana, możemy sprawdzić, czy jest wszystko cacy, wszystko jest cacy. Po chwili ta mana poleci tutaj. No i zacząłem botanię, tak naprawdę zacząłem od środka, bo tutaj mamy Pure Daisy. I tutaj mamy całkowicie tutaj dopiero to. A ja powinienem tak polecieć, ale zacząłem od tutaj, od tego miejsca. Wow, nie, nie, ale działa. Mana jest, generuje się mana i teraz w końcu mogę zrobić to. O, właśnie to. Dziękuję ci, gro. Oczywiście za mało many. Jej. Dobra, możecie to potraktować jako ten odcinek jako takie wprowadzenie do botanii i po prostu już nie, ja po prostu nie mogę. Cały czas się zastanawiam, czemu ten crafting tego splittera wymagał czterech interfejsów. Jeden blok, cztery interfejsy. Nie, nadal tego nie zrozumiem. Ale no nie wiem, co powiedzieć po prostu. Nie wiem, co powiedzieć na ten crafting. To jest trochę przesadzone. To jest według mnie bardzo przesadzone, bo nie ma sensu robić rzecz, która tak naprawdę nie jest dobra, bo są lepsze splittery. Właśnie, ty. A te lepsze splittery to co? A, lepsze splittery są bez zmian. Są bardzo łatwe do zrobienia. Są teoretycznie łatwiejsze do zrobienia niż to gówno. Nie, poważnie. Te splittery są łatwiejsze niż to. Dużo łatwiejsze. No to też jest łatwiejsze niż to. Najprostszy spreader jest najtrudniejszym spreaderem do zrobienia. No, bez jaj. Już nie mówię tutaj o trudność zdobywania surowców na to, tylko już tu mówię o ogólnie skomplikowaniu craftingu. Pewnie się ze mną zgodzicie, albo i nie, ale to jest po prostu chore. No, dobra, powiedziałem, co powiedziałem. Według mnie muszę ten prąd znowu zrobić, więc chyba Big Reactors by trzeba było postawić, tak myślę. Więc Big Reactors Big Reactors będziemy musieli postawić Big Reactors. To wymaga dużo węgla. Węgiel mamy, stali mamy, uranium albo jelorium. Czy da się zrobić jelorium z liquidu? No właśnie, jelorium będzie problemem. Jelorium będzie problemem. Jelorium dust, ale ja nigdzie tu nie widzę, żeby dało się z liquidu zrobić, bo ja mam dimlet, żeby właśnie był ocean tego. Możemy z ex nihilo zrobić sand przesiewając, ale 1%. Nie, odpada. Jak ja się zastanowię, jak zdobyć jelorium. Najprościej by było znaleźć dimlet jelorite ore. Ale powiecie co, zdobędziemy jelorite i zrobimy po prostu esencję i też nie będzie problemu z tym.
i będziemy mogli postawić Big Reactors, bo Big Reactors sam z siebie nie jest trudny do zrobienia, a na pewno jest łatwiejszy niż ten Spreader. Wymaga tylko dużo surowców. Stali dużo, dużo granitu, czyli węgla, no i elorium. Dodatkowo tak naprawdę skupia się wszystko na stali i węglu. I cały reaktor możemy zrobić bez problemu. Możemy nawet turbiny zrobić, jeżeli chcecie. Bez problemu to zmieszczę w połowę odcinka. Chyba, że będą jakieś komplikacje. No nic. To będzie tyle na ten odcinek. Tak więc wybaczcie, że takie długie czasami są, ale ja naprawdę nie wiedziałem, że ten Spreader będzie aż tak trudny do zrobienia. Naprawdę. Ja myślałem, że go zrobię. O, zrobię tamto, jeszcze zdążę tamto zrobić, jeszcze zdążę coś innego zrobić, a tu dupa. Skomplikowało się wszystko tak i też nie chciałem wyciąć całego segmentu, kiedy to craftuję, ponieważ ja staram się pokazywać wszystko, nawet jeżeli to ma być 5-sekundowe cięcie, a coś ważnego do pokazania, to chcę to pokazać i nie chcę robić na przykład czegoś takiego, że robię, potem 2 godziny jest cięcie i potem nagle zaczynam, już mam wszystko gotowe, tak nagle z dupy i robię dalej. Nie chcę tego robić, chcę też wam pokazywać, jak zdobywam te rzeczy na te inne craftingi i tak dalej. No a to było po prostu sedno. To wszystko skomplikowało. Dobra, tak więc nie przedłużam już dalej. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Napiszcie mi, czy chcecie, żebym kontynuował botanie. Czy zrobił Big Reactors? A crafting to już ja zrobię po prostu poza odcinkiem, już, jak już mówiłem. No, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa!